ufać Tobie. Mój Jezu, będę tańczyć z Tobą, będę w wierze rozwijać się, będę ufać Tobie, mój miły. Będę tańczyć z Tobą, będę w wierze rozwijać się, będę ufać Tobie, mój miły. Będę tańczyć z Tobą, będę w wierze rozwijać się, będę ufać Tobie, mój miły. Będę tańczyć z Tobą, zatańczę z Tobą jeszcze raz, zatańczę z Tobą jeszcze raz, zatańczę z Tobą jeszcze raz, nim skończy się świat. O Jezu, będę tańczyć z Tobą, będę w wierze rozwijać się, będę ufać Tobie. Życie z Bogiem jest piękne, ono płynie,
To nie są rytuały. Gdyby to były rytuały, to by nie poruszało twojego serca. Gdyby to były bzdury, to w twojej głowie teraz nie byłoby takiego kliknięcia. A może? Może? Tak, nie może, tylko tak. Z Bogiem tańczy się taniec. Twoje życie z Bogiem zamienia się w taniec. Tak, tak. Tam chłopak w ogóle w brodzie fajnie tańczył. Chłopak z brodą, chyba nie jest się w brodzie, tylko z brodą, nie? Twój duch. Rozumiesz, że chodzi o to. Kiedy poddajesz duszę i ciało, to wtedy twój duch, on jest uwalniany. Kiedy on jest uwalniany, to dzieją się nieprzeciętne rzeczy w tobie i wokół ciebie. Wystarczy, że będziesz decydował każdego dnia, aby uwalniać twojego utrudzonego ducha, aby występować przeciwko blokadom w duszy i ciele, aby stawać ponad zaburzeniami, aby ufać prostocie Ewangelii. Twój duch, kiedy będzie uwalniany, zaufaj prostocie Ewangelii, kiedy doświadczał nieba, doświadczysz nieba, jeżeli zaufasz prostej historii Ewangelii o Jezusie, który 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię, żeby umrzeć za ciebie. Bóg zdegradował się do rozmiaru mrówki i stał się człowiekiem, żeby w ciele zasłużyć na niebo, żebyśmy my nie musieli zasługiwać. On ani razu nie zgrzeszył. Dziękuję Ci za wszystko. Jesteśmy Twoi do swojej dyspozycji. Przyjmij Jezusa do swojego życia. Zaproś Jego do swojego życia. Przyjmij to, kim On jest, a On jest prezentem. On jest perłą, On jest skarbem. W TK Maxie jest taki napis o poszukiwaczach skarbów. I zawsze jak na to patrzę, wcale nie myślę o nowej perełce, nowych butach, ale myślę o Jezusie. Kiedy wchodzę i widzę napis "Witaj poszukiwaczu skarbów", czy "Witajcie poszukiwacze skarbów", mam takie "to do mnie". Dlatego, że znalazłam Jezusa. Dlatego, że poznałam Jezusa. I możesz poznać Jezusa dzisiaj. To jest prawda. To nie są bzdury. Zakończ twoją niewiarę dzisiaj. Zakończ niewiarę. Zamknij swoje stare życie i zdecyduj się stać nowym stworzeniem. Zdecyduj stać się człowiekiem, który żyje z Jezusem. Umrze twoja stara natura i urodzisz się do nowego życia duchowo. Dlatego to się nazywa nowonarodzeniem. Jezus mówi w Biblii do jednego z księży, mówi takie coś: musisz się na nowo narodzić, bo inaczej nie ujrzysz Królestwa Niebieskiego. A on mówi: ale jak to mogę zrobić? A on mówi: ty jesteś nauczycielem duchowym i ty tego nie wiesz? Nie wiedział tego. Jezus sam mówi: musicie się na nowo narodzić. I to można zrobić tylko i wyłącznie w duchu, bo to kwestia duchowa, bo Bóg jest duchem i cześć oddajesz Mu w duchu. Bogu cześć oddajemy w duchu. Jeżeli chcesz do Niego przyjść, zrozum, że masz ducha, którym możesz połączyć się z Bogiem. Masz ducha, którym możesz połączyć się z Bogiem. I On chce się z Tobą połączyć. Bóg chce się z Tobą połączyć. Bóg chce być z Tobą jedno. Bóg chce być jedno z Tobą. Ty i On staniecie się jednym. Będzie się znajdował w tym miejscu. Możesz stać się jednym z Bogiem. To znaczy pojednanie. Pojednanie to jest jedno ze słów, które się bardzo wyświechtało. Bardzo wyświechtało. Mówi się ostatnio jakieś tam pożegnanie, albo jakieś tam pojednanie, że ktoś tam się z Bogiem chciał pojednać. Ludzie zazwyczaj jak umierają, to się niby z Bogiem jednają. To są zazwyczaj bzdury. Jakieś lękowe modlitewki, które nie są wcale z głębi serca. Tu i teraz, dzisiaj możesz powiedzieć Bogu, że chcesz się z Nim pojednać. Tu i teraz, dzisiaj możesz powiedzieć Bogu, że chcesz być z Nimi jedno. Czyli On wchodzi w Ciebie, a Ty zgłębiasz Jego, Ty wchodzisz w Niego. To jest swojego rodzaju symbioza. Przenikasz
spotykasz się z Bogiem. Wasze serca się łączą, serce do serca. Jezus podnosi wszystko do pułapu serca. Chodzi o serce. Chodzi o serce. Staniesz się jedno z Bogiem. To znaczy pojednać się. Stać się jedno. Stać się jedno. Co? Ja chyba Cię jeszcze nie błogosławiłam wcześniej, ale mogę to zrobić. A mogę to być ja? A co byś chciała? Jakie szczęście? Chcesz Jezusa? Na pewno? Bo jak nie chcesz Jezusa, to nie będziesz szczęścia. A nie chodzi o to, żebyś chodziła. Nie chodzi, żebyś chodziła do kościoła co niedzielę. Słuchajcie, no. To ja? Słuchajcie. Dziewczyny się... Ale serio mówicie, tak? Dziewczyny mówią, że dzisiaj były na pogrzebie swojej koleżanki i czy się za nie pomodlę. Nie pomodlę się. Dlatego, że dla niej czas się zamknął. Dla niej czas się... Ale jeżeli ona nie przyjęła Jezusa, to nie będzie szczęśliwa w niebie. Jak masz na imię? Aniu, tak samo jak ja. Wiem, że chcesz, żeby ona była w niebie, ale ja nie wiem, czy ona tam jest. Dlatego, że nie znam jej i nie wiem, czy poznała Jezusa. Wiecie, to są takie pytania, nad którymi zazwyczaj się zastanawiamy w takich momentach, kiedy... Okej. Okay. Słuchajcie, jakby kiedy się chodzi na takie miejsca, jakby nie, na pogrzeby, to są smutne momenty, kiedy zaczynamy się dopiero wtedy zastanawiać nad naszym życiem. Nie? Chodzi o to, żebyście nie zastanawiały się tylko w takich momentach. I to jest na poważnie. Bo chodzi o wasze życie wieczne. Bo nie ma czyśćca. Czyściec jest wymysłem. Nie ma w Biblii ani jednego potwierdzenia czyśćca. Nie ma czegoś takiego jak czyściec. On został wymyślony. W ogóle nawet nie chce się wgłębiać w to po co. Jest jednym z wielu kłamstw w ogóle Kościoła katolickiego i wypaczeń Biblii. Nie ma czyśćca. Tutaj na ziemi jest jedna szansa. Macie jedno życie. YOLO, you only live once. Tylko raz żyjesz i tylko raz masz szansę, żeby w ogóle zdecydować, czy chcesz z Jezusem, czy nie chcesz z Jezusem. I jeżeli twoja decyzja brzmi nie, bo to chodzi o Jezusa, jeżeli twoja decyzja brzmi nie, no to już zdecydowałeś. I możesz mieć pretensje potem tylko do siebie. Rozumiecie, o co chodzi? Bóg jest dobry. Bóg jest. On ma na imię Jezus.